Ten rok ma być ostatnim, kiedy miasto zezwoli na parkowanie samochodów na Leszczyńskim Rynku. Pomysł ma przeciwników, to nie tylko kupcy ze Śródmieścia, ale również mieszkańcy. Wczoraj spierano się na argumenty, czy utrzymać parkowanie na rynku, czy nie. W 2009 roku Urząd Miasta przygotował analizę możliwości budowy miejsc parkingowych w Lesznie, m.in. w Śródmieściu, a tam parkingów ciągle mało. Są jednak obszary na nowe miejsca postojowe, chociażby na placu Komeńskiego. Istniejący parking da się rozbudować. Kosztem zieleni można wyznaczyć nowe miejsca wzdłuż parku Jonstona przy ulicy Westerplatte, a to przecież niedaleko centrum. 200 miejsc parkingowych może powstać na terenach działek przy ulicy Niepodległości. Za chwilę rozpocznie się remont ulicy Bolesława Chrobrego i przybędzie kilkadziesiąt miejsc postojowych. No i nieruchomość przy Alejach Krasińskiego. Po przeciwnej stronie ulicy Wałowej być może znajdzie się inwestor, który zechce wybudować parking. Miasto go szuka. Wszystko to wspaniale, tyle że dla handlowców i mieszkańców Starego Miasta ważny jest parking na rynku. Dzisiaj klienci są wygodni, jeżeli mają alternatywę podjechać gdzieś pod obiekt handlowy, a szukać miejsca parkingowego objeżdżając miasto kilka razy, no to wybierają to pierwsze. Pytanie, gdzie mają parkować pracownicy banków, kawiarni, sklepów? Większość jest spoza Leszna. Szukają bezpłatnych miejsc oddalonych od Śródmieścia. Co z nimi? Pytała Danuta Balcerzak, właścicielka sklepu na rynku. Brakuje stojaków dla rowerzystów. Może warto przyjrzeć się niezagospodarowanym podwórzom w centrum, na które właściciele kamienic nie mają pomysłu. Czemu nie miałyby na nich powstać płatne parkingi w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego? Można byłoby pomóc tym ludziom. Oni dadzą teren, oni wyręczą tak miasto z budowy na chwilę obecną, udostępniając swój teren. Miasto mogłoby zrobić infrastrukturę i jednak byśmy wygenerowali ileś miejsc parkingowych. Prezydent pomysłowi nie powiedział nie. Zapowiedział, że zleci Miejskiemu Zakładowi Budynków Komunalnych przyjrzenie się takim możliwościom w jego zasobach, ale również o pomoc w tej sprawie prosi właścicieli kamienic. Zdaniem prezydenta na rynku parkują nie tylko klienci kawiarni, sklepów czy innych punktów. Parkują także mieszkańcy. Pytanie, gdzie zostawią swoje samochody, kiedy na rynku pojawią się ogródki wiedeńskie. Poza tym miasto szykuje się do rewitalizacji rynku. Co po niej w tej sytuacji? Czy do czasu rozpoczęcia konkretnych prac nie można pozostawić parkowania na rynku? Padło pytanie z sali. Proszę mi wierzyć, w zeszłym roku z dniem zamknięcia na rynku obroty poszły momentalnie o połowę. Jest to duży problem, tym bardziej, że tak naprawdę na rynku, jeżeli chodzi o ilość klientów, niestety zmniejsza się. Dlaczego? Ludzie narzekają, że wszystkie sklepy fajne na rynku się zamykają, tak? Jest coraz mniej sklepów, przez to jest coraz mniej klientów. Jak tak dalej będzie, no niestety wszystkie sklepy będą musiały się na rynku zamknąć. Dzisiaj na ten moment wiem, że jest u mnie jeden z lokali, który tak naprawdę no, największy sezon na przełomie sierpnia, października robi największy zysk. Jeśli on tego zysku w tym roku nie zrobi, a wiadomo, że w tym momencie na ten okres czasu zamykamy ulicę Grodzego, czyli de facto odchodzą nam parkingi z rynku, odchodzą nam tymczasowo, tak podkreślam, Grodzego nas cieszy, ale tymczasowo odchodzą nam te miejsca parkingowe, to byłaby się jeszcze mniejsza możliwość dotarcia do nas klienta. Najemca już mnie poinformował, jeśli on w tym roku nie wyrobi jakiejś tam normy, chociażby z zeszłego roku, a z roku na rok jest ta sytuacja coraz trudniejsza, mimo że jest to jeden z lokali bardzo nielicznych w ogóle w całym Lesznie. Nie chcę podawać teraz jaki, natomiast taka sytuacja jest, to ten lokal z końca tego roku się zamyka. Usługowy czy handlowy? Może by było dobrze zastanowić się, żeby wygenerować parę miejsc takich powiedzmy parkingowych, może do któregoś momentu dnia. A to dlatego, że wielu klientów to osoby starsze, które przyjeżdżają na rynek w godzinach dopołudniowych, czy do kawiarni, czy do kiosku po gazetę. Łatwiej im zaparkować w okolicach ratusza, niż szukać miejsca na uliczkach obok. Klienci chcą parkować na rynku. Czy parkowanie na rynku to jedyna zachęta dla klientów, a może trzeba inaczej do nich dotrzeć? Pytał prezydent Łukasz Borowiak. Za chwileczkę powstanie nowa nawierzchnia, powstanie wyremontowany i Państwo przyjdziecie powiedzieć nie, robimy, bo jeden sklep się zamknie, bo drugi. To teraz myślmy, ale przepraszam bardzo, zastanawiajmy się, co zrobić, aby mieszkańcy korzystali z Państwa lokali użytkowych, nie tylko z punktu widzenia miejsca parkingowego, które jest kluczowe, tak? Bo niektórzy chcą, mówi się kolokwialnie, że wjechać już praktycznie do sklepu, żeby zrobić co dobrze. Ale za chwileczkę temat powróci, przyjdziecie Państwo do prezydenta, do radnych i powiecie nie, jest pięknie, jest piękna nawierzchnia, tak? Ale przepraszam bardzo, ale handel siada i zrób Pan coś. Może lepiej uruchomić, wyznaczyć malutkie miejsce parkingowe dla potencjalnych klientów. Ja wychodzę z założenia,
założenia, że miasto powinno wspólnie z państwem uruchomić takie działania, aby przyciągać systematycznie mieszkańców. I pytanie, czy handel, lepszy był handel w tak zwany weekend, tak? Bo ja na przykład takich danych nie mam. Ja myślałem, że państwo może w najbliższym czasie przedstawicie mi na przykład takie dane, tak jak pani powiedziała, ja nie wiem, jaka to jest akurat branża, ale z przyjemnością zapoznałbym się z takimi materiałami, które wskażą, że koniunktura gospodarcza akurat w tym okresie u państwa się poprawiła w zakresie handlu czy innych usług. Póki co zamiar likwidacji parkingu na rynku został utrzymany, chociaż rozmowy w tej sprawie jeszcze będą się toczyć.